Siemanko, witamy w kolejnym odcinku, dzisiaj nadajemy z Malborka. Siema, siema. Siema no wszystkim. No i co dalej? Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy na imprezie wyjazdowej. Przyjechaliśmy tutaj do mojego przyjaciela z czasów Strongmana. To jest ten Jarek Dymek, który goni Pudziana. Legenda, ale też wychowawca w ośrodku, tylko też tutaj się znajdujemy. A że też pracuje, jest wychowawcą w ośrodku. Młodzieżowy ośrodek wychowawczy w Malborku. Zapraszamy, ale bardziej na zwiedzanie niż na przebywanie. Aczkolwiek jak ktoś już tutaj trafi, to trafi w dobre ręce. Tak jest, Jarek się nim tam dobrze zajmie. Tak. Pokieruje. Chodźcie do środka, tam chłopacy czekają, są z wami. Siemano kolano! Przyjechali do nas normalni, fajni faceci, nie jacyś szpanerzy, nie jakieś wielkie gwiazdy. Czasem chłopacy muszą udawać gwiazdy, ale mają do tego dystans. Także można zadawać pytania śmieszne, wesołe, no byle nie idiotyczne. Nie krępujcie się, walcie śmiało. A pamiętajcie, że jak my byliśmy w waszym wieku, to znaczy ja i Dominik Bokolo. No ja to wiesz, pod Malborkiem byłem parę lat temu, ale też jest na inkwizycji. To wtedy wielką gwiazdą. Nie uwierzycie, ale kamerat jest od was starszy tylko 2 lata, ale nie uwierzycie i nie dziwię się. To jest życie polskiego przedsiębiorcy mnie zniszczyło. No i ja jeszcze mogę wam powiedzieć, że ja jeszcze z waszym wychowawcą kiedyś walczyłem w Strongmanach. Tak, zdarzało. Kto przegrał? Raz mi się udało wygrać. Tak? wtedy Jarek nie dojechał. No będę się siłował na rękę z kolegą tutaj, nie? A później kolega nauczy mnie grać. Najsilniejszy jesteś w całym ośrodku? W całym ośrodku. Tak? Zrobiliśmy zawody, wygrał zawody w całym ośrodku. Badanie ręki. Badanie ręki. Tak. Dominik. No. Dominik. No. Młody mężczyzna. To chyba ja będę teraz najsilniejszy. W całym ośrodku. Ale masz siłę. Młody jesteś, jeszcze nauczysz. Brawo dla niego. Masz ode mnie w prezencie tą czapkę, będziesz miał na pamiątkę. Dziękuję. To jest... Co to jest? House? Under Armour. Masz ode mnie tą czapę na pamiątkę i piona. Jest coś takiego, że dziewczyny lubią złych chłopców, tych takich trochę... No a za takich też gdzieś się uważa sportowców z pogranicza walk, sportów siłowych i tak dalej. Wiecie jak to jest z chłopaki z kobietami? Kobiety lubią silnych mężczyzn, twardych i każda kobieta powinna czuć się przy swoim facecie bezpiecznie. Naprawdę, to jest uważam... Nie musisz być, wiesz, przystojny jak Brad Pitt. Czy coś w tym stylu, no nie? Bo ja jestem brzydki jak kupa, a mam piękną żonę na przykład, no nie? Która mnie bardzo kocha, a urodziwy nie jestem, no nie? Kobieta musi przy facecie się czuć po prostu bezpieczna, kochana i to jest, nie wiem, recepta na udany związek moim zdaniem, no nie? I oczywiście mówimy tutaj o mądrych kobietach, no nie? I najważniejsze w życiu to jest rodzina, życie w rodzinie, bo koledzy wcześniej czy później się kończą, bo tak jak teraz na przykład masz 20 kolegów, no nie? I uważasz, że... Ale słuchaj, to ci powiem, jak masz na przykład 20 kolegów czy 30, no nie? To tak naprawdę będziesz za 15 lat wiedział, ilu ty masz tych kolegów. Bo na etapie tam 10-15 lat, połowa się ich, wiesz, powykrusza. Większa połowa okaże się, że to tak naprawdę nie są twoi koledzy, bo to i tamto. Bo jeden będzie na przykład pisał do twojej dziewczyny, drugi cię obrazi, trzeci cię obgada. I tak naprawdę po 10-15 latach zostanie ci tych kolegów, których będziesz mógł wyliczyć na palcach jednej ręki. I to są wtedy, powiedzmy, prawdziwi koledzy, nie? Żeby stwierdzić, że ktoś jest twoim przyjacielem czy bardzo dobrym kolegą, musi minąć bardzo dużo lat, żebyś był w stanie to stwierdzić, nie? Musicie dużo ze sobą przeżyć, różnych chwil, złych chwil, dobrych chwil i wtedy to jest, wiesz, trwa cały czas ta weryfikacja, no nie? Dopiero po wielu latach możesz stwierdzić, czy ktoś jest swoim przyjacielem, kolegą, dobrym kolegą, znajomym. W moim życiu moje najczęstsze momenty to choroba, bo ja byłem, wiesz, miałem cięższy, nie będę o tym opowiadał też za długo, bo to jest temat taki, żebyśmy musieli tu kilka godzin siedzieć i na ten temat rozmawiać, ale moim najgorszym takim doświadczeniem życiowym to była choroba, jak po prostu nie mogłem 2 lata wyjść z domu, ogólnie wychodziłem z depresji, z ciężkiej nerwicy lękowej, zeszło mi się z tym około 5 czy 6 lat i to był najcięższy okres życia dla mnie i to był taki okres życia, że byłem dorosłym człowiekiem, silnym facetem, a spałem po prostu w jednym, miałem takie lęki, że przez 2 tygodnie spałem w jednym łóżku z mamą i na przykład prosiłem moją mamę w nocy, żeby mnie zabiła, bo nie chcę się rano obudzić, nie? To miałem takie historie w życiu, takie przygody, no ale na szczęście wyszedłem z tego wszystkiego. Żyje mi się dobrze, jestem szczęśliwym człowiekiem, mam rodzinę, mam tak naprawdę spokój, szczęście i to jest najważniejsze i życzę wam chłopaki tutaj każdemu, żebyście właśnie, żeby przyszedł taki moment w życiu waszym, żebyście poznali odpowiednie kobiety, założyli rodzinę, zrobili dzieci i wtedy będziecie dopiero spokojni i szczęśliwi i pracujcie, znaleźć sobie zajęcie, pracę, cel w życiu. To jest najważniejsze. Koledzy się kiedyś kończą, głupoty się kiedyś kończą, wszystko się kiedyś kończy i zostaje ci rodzina. Żona, która cię będzie kochała, dzieciak, którego zrobisz, który będzie cię kochał. To jest sens życia. To co wam teraz powiedziałem, to jest coś, co może być najwspanialsze w życiu dla człowieka. Normalnego człowieka. Jak to spowodowało tą depresję?
U mnie? Wiesz co, ja jestem bardzo wrażliwym człowiekiem i u wrażliwych ludzi ta depresja to po prostu, wiesz, generalnie po prostu się bierze, tak? Nie musi być niczym z powodu... Nie, to jest, depresja to jest choroba i przypadłość tylko ludzi wrażliwych, bo jeżeli nie jesteś wrażliwym człowiekiem, nie będziesz miał nigdy depresji, no nie? To jest choroba wrażliwych ludzi i w moim przypadku było to, po prostu żyłem bardzo niehigienicznie przez długi okres czasu, typu piłem wódkę, byłem w nieszczęśliwym związku, rozrabiałem, bardzo nerwowy styl życia prowadziłem przez długi okres swojego życia, nie wysypiałem się, nie regenerowałem się i po prostu w pewnym momencie zabrakło mi sił do życia, tak? Zaczęło mi się robić słabo, zaczęły się ataki paniki, lęki, no i tak, to jest takie kółko, to koło zamyka się coraz węziej i człowiek jest po prostu nie do życia. Każdy dzień to jest, depresja to jest każdy dzień strasznych męczarni dla człowieka, nie chcesz rano wstawać, nie chcesz się budzić, bo każda sekunda dnia sprawia ci wielki, ogromny ból. A oprócz tego czujesz się tak, jakbyś umarł, nie? Za życia. Nie wiem, czy któryś z was, pewnie tak jest, ma problemy z alkoholem, z używkami, z dragami. Są tu tacy ludzie? Słuchajcie, rzućcie to wszystko jak najszybciej w pizdu. Wódkę, używki, narkotyki. To jest coś najgorszego, co może być, no nie? I to w niczym nie pomaga, tylko szkodzi, nie? Pamiętaj, jak zaglądasz do butelki, bo masz problem, bo cię dziewczyna zostawiła i ty teraz będziesz pił 5 czy 6 miesięcy, no nie? Bo nie możesz sobie poradzić, bo nie możesz spać. Ja też taki błąd na przykład ja popełniłem. Wódka w niczym wam nie pomoże. Pamiętajcie, że każdy kieliszek to jest gwóźdź do depresji, do nerwicy. Wódka po prostu kończy życie ludziom. Wódka rozbija małżeństwa. Wódka niszczy ludzi, rozumiesz? Wyobraź sobie taką sytuację prostą, najprostszą na świecie, jaka jest. Wypijesz, wsiądziesz samochód, wyjedziesz na ulicę, kogoś zabijesz, nie? No to jest proste, no nie? Nie o to chodzi, że siedzisz. Do końca życia, jeżeli masz sumienie, jeżeli jesteś wrażliwym właśnie człowiekiem, tak jak mówiłem, i masz sumienie, to po prostu pamiętasz do końca życia, że zabrałeś komuś życie, no nie? Chciałbyś tak żyć, z taką myślą, że jesteś mordercą, nie? Nie, chyba nie. Nikt by tak nie chciał żyć. Nikt normalny, no nie? Także mówię, wódka, używki, narkotyki po prostu rozpierdolą wam życie, nie? Wcześniej czy później. Nawet tego nie zauważycie. Kiedy to się stanie. Także rzucajcie to na bok. To nie rozwiązuje problemu. To, że stałeś się dziewczyną, masz nerwy, nie możesz spać, myślisz, że jak tam wciągniesz sobie coś, to ci coś pomoże, nic ci to nie pomoże. Jeszcze będzie gorzej. Uwierzcie mi, ja dużo w życiu przeżyłem. Nie róbcie tego. Nie pijcie jak najdalej. Wyrzućcie to wszystko w kąt. No i słuchajcie, no ja w tych tematach to tyle, co miałem do powiedzenia, to wam powiedziałem. Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie, weźmiecie sobie do serca moje słowa. Jestem, pamiętajcie, od was starszy. Dużo przeżyłem w życiu i wszystko, co wam powiedziałem, jest dobre, prawdziwe. Kiedyś, jak dorośnięcie, wspomnijcie tą rozmowę ze mną i uświadomicie sobie, że ja bardzo dobrze wam mówiłem i chciałem dla was bardzo dobrze. To jestem tego pewny, nie? Ja mam pytanie do Dominika. Smakowały te śledzie z puszki? Stary, to było, te śledzie śmierdziały jak z chińskiego przedszkola. Tam śmierdziało tych śledzi, tam nie było nic udawane, to nie była reżyserka, to nie było nagrane. To dla mnie zjeść te śledzie to była tragedia, a poza tym jeszcze koledzy moi tutaj z kanału nie powiedzieli mi, że te śledzie to trzeba wyjąć, umyć, wybebeszyć i tak dalej. A to było tak, że dały, a ja zeżarłem. O. Ale cieszę się, że ja... Ale nie wymienię. Uwierzcie mi, że to śmierdziało. Miałem jeszcze kiedyś taką akcję, jak miałem 17 lat i pojechałem na dyskotekę i paluszka wsadziłem tam, gdzie nie potrzeba. To był ten sam zapach, ale no to śmierdziało tragicznie. Mówię wam, jak z niskiego przedszkola. Po prostu chcieliśmy was nakierować na to, że trzeba wszystko w życiu starać się robić z głową, nie? Wszystko jest dla ludzi, ale trzeba to wszystko robić mądrze. Ja jeszcze chciałem wam powiedzieć, że jak popełnisz błąd, no nie? Popełnić błąd to jest chwila, sekunda, nie wiem, 10 sekund, minuta, no nie? A później zapłacić za ten błąd, niestety można za niego płacić latami, nie? Także przemyślane decyzje w życiu, chłopaki. I naprawdę, no mówię, trzymajcie fason, bo to wam zaprocentuje tylko w życiu dorosłym i przyszłym, nie? To, że się nachlasz i kogoś uderzysz, to nikomu nie zaimponujesz na przykład, no nie? Że wiesz, wiecie o co chodzi, no nie? Ja to ci powiem, Jarek, cieszę, że tu przyjechałem i powiedziałem, i mam nadzieję, to co miałem do powiedzenia, ja mam nadzieję, że oni to zapamiętają, co im powiedziałem. Co? Myślę, że tak, bo ja widziałem po nich, że słuchali. To dobrze. Słuchali, to ich zainteresowało mocno, bo w tych pytaniach, no, bywa różnie. Oni to jednak wbrew pozorom są tacy odważni, ale nie zawsze. Aha. Ale tutaj widziałem, że się łzy w oczach, którym zakręciły. Tak? Tak. No, to tak. Było grube, to było mocne, myślę, że trafi. Może komuś uradziło życie. Szkoda życia, wiesz. Młodzi jest ludzie. Różna, jest specyficzna, ale czy ciężka? No, nie, to dzieciaki, ja pracowałem, jest na pewno fajna, bo jak taki dzieciak wyjdzie na ludzi, to ty się czujesz spełniony. Przyjedziemy do was jeszcze!
Razie, panowie. Przyjedziemy do was jeszcze na dłuższą chwilę, dłużej sobie pogadamy. Cóż, a mi bardzo szkoda, że szósta grupa, jej główny członek, który dzisiaj brał udział w zawodach, nie mógł spotkać się z chłopakami. I tu trzymam ich za słowo, że kiedyś przyjadą do nas na dłużej i będziemy mogli spełnić marzenia wszystkich chłopców. Przyjedziemy na pewno, Jarku. Jeszcze raz dziękujemy ci naprawdę. Kurde, super. Dzięki. Przyjedziemy na pewno i tutaj od nas prezent, słuchaj, od strony ekipy dla ciebie. Koszuleczka. Wow. Wziąłem 2XL, no. No to trochę będzie... Będę trochę grzechotny. Teraz musisz troszkę iść na siłownię się podreperować. Będę w niej trochę grzechotny. Wiecie, coś wam powiem, bo tak wiecie, że my jesteśmy z Radzikowskim ze starych czasów. Konrad jest od nas trochę młodszy, ale wiecie co? Jest mi czasami przykro, że na przykład wiele osób nie zna bądź nie pamięta takich postaci tutaj jak Jarosław. To jest na moje podstawa, serce. To jest podstawowy zawodnik, jeżeli chodziło o strongmana w Polsce. Generalnie jako człowiek też widzicie tutaj wychowuje młodzież, naprawdę można tu z człowieka brać przykład i takich powinniście mieć w życiu idoli, a nie jakiś tam, nie będę kończył. I tutaj też wielkie uznanie dla dyrektora, że właśnie zatrudnił taką personę, taką postać, że są ludzie, którzy szanują takich ludzi i wiedzą, że to jest autorytet dla młodzieży. Naprawdę panie dyrektorze jeszcze raz dziękujemy za bardzo. Panie dyrektorze, a ja namawiam chłopaków, bo... No nie, myślę, że nie spełnili oczekiwań do końca naszych chłopców, bo oni by jeszcze na nich powisieli, każdy chciał zdjęcie, autograf, żeby kiedyś znaleźli trochę więcej czasu dla nas. Jedziemy, przyjechali do trochę dłużej. Na pewno zaprosimy i będziemy chcieli więcej czasu dla samych siebie, dla naszych chłopców. Dobra, jeszcze raz. Pęcie, macie sporo kilometrów. Jeszcze raz. Dzięki. To są takie opowieści z fury. Jedzie z przodu. Brzoskwinia, pół mózgu, 3/4 mózgu. Ten, peser. Weź mordę zamknij tam. On jak coś zeżre, to w ogóle to się w ogóle nie człowiek robi, nie? Widzowie, bo wy nie słyszeliście, bo nie wiecie teraz, jak się do kina chodzi, nie? Tak. Poproszę Dominik, opowiedz jak pan Krzysztof Radzikowski do kina chodzi. Nie, ty opowiedz. I widzicie, i to jest znowu przekłamanie rzeczywistości. Ja do kina chodzę normalnie. Ja po prostu stwierdziłem, że widziałem i na przykład i się z tym wcale nie będę tutaj, wiesz, negował tego ani nic. No po prostu to jest zdrowie, że ludzie walą do kina ze swoim popcornem, no. No i co w tym takiego, no. No nic z tego jest, nie ludzie, tylko ty tam walisz ze swoim popcornem, a ciebie stać na to, żebyś sobie kupił. To jest najgorsze. Ale oczywiście, że stać i kupuje. Robi dziada, to jest najgorsze. Bo rozumiem, już nie ma, to jest inna gadka i w ogóle, ale ty masz, a i tak nie dasz. I wcale się nie dziwię ludziom, którzy walą ze swoim popcornem, bo na przykład jak idzie pięcioosobowa rodzina. Ale ja też się nie dziwię, jak ludzie walą, bo jak rodzina, nie miał, to jest drogo po prostu. No, jasne, że tak, ale ty masz, a i tak bierzesz swój. To ty się pytałeś, gdzie to widziałem. Ja mówię, widzisz, bo ja jak idę do kina, to nie obserwuję tylko tam. Tylko widzę, co się koło mnie dzieje. Słuchajcie, jesteśmy na zawodach Strongman w Potęgowie, będziemy tutaj pracować, gwizdać i sędziować. Jest to puchar międzynarodowy, także gruba impreza. Międzynarodowy puchar Polski w darciu piża. Słuchajcie, startuje aktualny mistrz Europy z Anglii, Pablo Kordiaka. Nie zrozumiałem. Zaraz zaczynamy, ale tu jest jakaś większa robota. Kurwa. Gdzie ten? Kurwa, nie mogłem wyjść, się przestraszyłem. Jajca ogolić do przedszkola. Ale jaka panika tam była, trzeba co gadał? Zawody się skończyły, wygrał mistrz Europy. Bardzo dobry poziom. Ja się cieszę, że takie zawody w Polsce są cały czas robione, organizowane i zapraszam wszystkich, bo Strongman to super sport dla całych rodzin.
6 devolaje zjadłeś. Emocje opadły. Jadłem 4. 4 zjadłeś? 4 devolaje, ja, 2 karczki. Ja pokonałem 3 devolaje, 2 kotlety mielone. To się jeszcze nakładałem. A to nie, to ja 4 devolaje, 3 karczki i 5 stripsów. Ja skromnie. Ja 2 kawałeczki mięsa, 2 kawałeczki ciasta. Tak jak widzicie, jeździmy po różnych imprezach wcześniej. Byliśmy w Bielsku Podlaskim, teraz sobie możecie zobaczyć przebitki z tamtej imprezy. Też bardzo fajnie, tam może nie było profesjonalnych strongmanów do dźwigania, ale prowadziliśmy sobie ten pokaz w dość humorystyczny sposób. No i fajnie, bo na takie pokazy przychodzi dużo ludzi. Jeżeli chcielibyście zobaczyć nas u siebie w mieście, śmiało się możecie odzywać do nas na naszego maila, który znajduje się w opisie. A teraz możecie zobaczyć, co działo się w Bielsku Podlaskim. Zaraz do Was wracamy. Szanowni Państwo, zapraszamy za 10 minut tutaj do nas na mini zawody Strongman. Anybody home? Jest tu ktoś? Krzysiek Radzikowski jest, mistrz świata Strongman. Ja też jestem mistrz świata. Jeszcze bym coś chciał powiedzieć, ale ugryzę się w język. Będę miał do Państwa wielkie pretensje, jak się tutaj nie zjawicie. Widzę Cię, przyjacielu, i wyrazy szacunku na dzień dobry dla Ciebie. Przygotowany jesteś elegancko, nie wiem, czy na ryby idziesz, czy do dźwigania jesteś przygotowany, ale doceniam, że jesteś. Okej, takich ludzi potrzebujemy. Zobaczysz, jakie mamy nagrody, to nie uwierzysz. Nagrody są w stylu Noxu KO. Chrobry! 40 volt! Ja nie piję, mówię od razu. Nie piję w robocie już. Czy ktoś z Państwa ogląda Strong Ekipę, ewentualnie TTV? No nikt nie klaszcze brawa, ja myślałem, że tu kromkie brawa polecą teraz, tak. Proszę Państwa, tu nie może być ciszy, naprawdę. Wszyscy na kacu, no to trzeba było nie pić. Lata 90, proszę Państwa. To jest chyba C-Block. Pierdoli, nie wyoszy. Nie, to jest C-Block. Czy ktoś z Państwa wie, jaki to jest zespół? To jest zespół Negro. Jak nie wypije, to Negro. Jest też zespół Andrusy. Trzy garbuzy. I gdzie są kotlety schabowe dla Krzysztofa? Oto jest pytanie. To jest głodny. Zapraszamy też ludzi w podeszłym wieku, z racji tego, że Konrad jest tutaj najstarszym nastolatkiem w Polsce. Wypiję kawę, dlatego że spałem tylko 2 godziny. Ale specjalnie dla Państwa nie spożywałem wczoraj, w dniu wczorajszym, alkoholu. Oglądałem KSW i popijałem orężadę. Hej, hop, dźwiga, chłop. Zapraszamy chłopów. Nie siedź w domu, tylko w tłum się wmieszaj. Uuu, będzie dobry wynik, to już widzimy. Dobrze dźwiga. 32 razy, bardzo dobry wynik. 7 razy po 2 razy. Chyba sięgamy po juniora teraz, zapraszamy. 7 razy po 2 razy i nad ranem jeszcze raz. Tarararararara. No i teraz nasz rodynek. Skąd do nas przyjechałeś, kolego? Z Goła. Zdegradowany z rangi prezesa strong ekipy do członka. Tak. Tutaj po prostu potrzebujemy, że nam ktoś sprzęty pakował, to go zabieramy. Jedziemy. I poszło. No i trzymamy. Skąd pan do nas przyjechał? Skąd pan do nas przyjechał? Daj spokój, człowiek, jest ciężki. Dycha. Ale flaszka jest do wygrania, to jest motywacja, nie mów mi, że nie. Słuchaj. Trzymaj, trzymaj, jak opowiadasz, jak te palety tam... No tak, taki zawodników tu nie potrzebuje. Czy to się nagrało? TikToki będą? Jak to złożymy, że 50 cm ręku jak kiepski wynik? No nie wiem, no człowieku, ja dobrze w tenisa stołowego gram. No, widocznie sporty siłowe, gdzie są dla mnie? Stołowego. Ej, człowieku, 31 razy z nim grałem, wygrał 4 razy i gada. Robimy najpierw quiz i konkurs. Który z nas jest najprzystojniejszy w strong ekipie? Proszę się nie krępować. To jest załamanie na twarzy, żeby zrobiło. Ciężki wybór. Nie ma co wybrać. To już jest dobra odpowiedź. Kto jest z nas najmłodszy? Najmłodszy. Jezu, a po wieku nie wiem, da się oceniać, no co wy. Kto jest z nas najmłodszy? Dziewczyny, no. Albo najgłupszy może, bo to też nie jest ciężko odpowiedzieć. Albo najgłupszy. Na jak ktoś ostatnio śledzi YouTube, to może sobie wywnioskować. Dobra, proszę Państwa. Obiad zjedzony. 3 porcje obiadowe zażera, naprawdę. No a co to, po jednym kozleciku i po 2 kartofelki. Jego to jest ciężko wyżywić tutaj w tej ekipie. My sporo kosztów ponosimy nie na paliwo, nie są dość na takie występy, tylko na wyżywienie tutaj tego zawodnika. Ty, ja zjadłem, ale obiad, a ty po drodze się cukierków nażesz. Jaki cukierków? Przecież nie jadłem cukierków. No, dobra, dobra. Ty, ale patrz, to jest właśnie jego sposób działania. Ja też, tak jak ty mi kiedyś tłumaczyłeś... A to przepowiedziałeś, przytyłem się tak, ale teraz słodycze jest tak, dużo. Tak jak ty mi kiedyś tłumaczyłeś, że on działa w ten sposób, że ty mu coś wytykasz, a on zmyśla jakąś historię, ci wpierasz, tak było. Historia nieprawdziwa. Tak. A kto wczoraj mówił, że słodyczy dużo je? Ja wczoraj się z abusem nie widziałem. Jak to nie? Czy w piątek? Ja nic nie słyszałem. W piątek powiedziałeś mu, że przytył, on mówi nie, teraz jem więcej słodyczy. Dobra, podnosić dupska, jedziemy.
Gdzie, gdzie ty buty zgubiłeś? Nogi mnie bolą, nie zapadam. Latfusy ma. Zobacz, latfusy. Wysłony? Przecież nie palisz. Palę. Szpital ogłosiony. Przecież szpitalem ogłosiłeś, już rzucasz polenie. Jestem zmęczony. Trzeba przyjąć, że nie rzucę nigdy. 450 km do domu, ty. Nie mam tak mocy dzisiaj, że... Ła. Pasek rozpięty, kurwa. Mówisz, że wywalił kałdun. Co? Mówisz, że kałdun wywaliłeś. To tak pierdoli, później oni podłapują i mi gadają o kałdunie, a kałduna nie ma. Wiesz, co powiedział wcześniej? Tak. Że na wypisy ze szpitala stwierdzono niedobór testosteronu oraz szczególnie dużą otyłość. No, ale testosteronu nie mam, nie? Robiłem badania testosteronu i testosteron jest na podłodze, nie? Poziom testosteronu mam dramatycznie niski, nie mam nawet dolnej normy, nie? Przez to się może źle czujesz też. No może. A ty? Zrałeś się? Nie. Jezu, znowu, kurwa. Chodzi pierć, ty, to jest... Z dupy się ulewa. Nie wolno, ja wam coś powiem. Ogólnie, ale ty się śmiejesz. Wstrzymywanie gazu jest szkodliwe dla zdrowia. Lepiej puścić bąka, powiedzieć przepraszam, niż wiesz. Słuchajcie, a właśnie, dzisiaj odcinek sportowy, także sportowo. Jakbyście chcieli jakieś fajne odżyweczki, zapraszamy na stronę KFD. Z kodem Strong Ekipa macie dodatkową zniżkę. Tak, także. Jakbyście chcieli pojechać pod odżywki jakimś samochodem, to ubezpieczcie go w Mugi. Dobrze mówię, Krzysztof? Padre tam stoi, na żytnią patrzy. Hot doga by jeszcze ja. Powiedz każdemu tu, że palę, nie? Ja nic nie mówię. Ja nic nie mówię. Piękny obraz, weź tak stań. Biznesmeny. Jeden z browarami. Co? Widzicie państwo, kochani, ludzie sukcesu. Z kim ja tą firmę tworzę? Ja na następnej stacji wchodzę w stop. Teraz, proszę państwa, tak, kariera kulturystyczna legła w gruzach. Legła w gruzach. Poruchać nie może, bo to jest ostrona podłoga, to zaś nagrać. Tak, dzina też nie stoi. Stoi. Ale słabo. Dzina stoi na pół gwizdka. I on opadł. Dzina stoi jak szlał od tego. Ale śmieszne. Dzina to mam taką, że jakbyś myślał, że z dywanem pod pachą idę, kurwa. Chyba tak. No tak, kurwa wyjął, to byś myślał, że z dywanem pod pachą idę. Ty za zero niski, to faktycznie jest. Dzina. Dzida. Drodzy widzowie, tak ja wam mówiłem, że on i ten starzec mają jeden mózg na pół, to nie wierzyliście, a to jest najlepszy dowód tego. Nie, ta fajka to lepiej odpuść. Ja się słabo czuję teraz, muszę się pół godziny przespać i za pół godziny do was wracam, także przepraszam za chwilową nieobecność, powrócę za chwilę wyspany i roześmiany. Dziękuję. Alkoholiku. Do czego? Piwa codziennie piję wieczorem. Nie piję codziennie, nie piję. Ja sam. A to się nie wali? Nie, ja bardzo lubię to. Czyż tak, że masz problem z alkoholem, możesz z nami porozmawiać. Nie mam żadnego problemu, chłopie, to jest napój. Nie, to nie jest napój, to piwo. Za gaz nie zapłaciłeś? No, zapomniałem. No jeszcze chciałeś ludzi okraść, ty, ty bandyto i złodzieju. Ty się kurwa kukło nakoksowana nie śmie. Chłopak, ludzie, chłopak chciał z CPN-u szukać. Za gaz nie zapłaciłem. A myślał, że chyba zdjęcie chyba z nim zrobi. A nie, bo Winston, ale faktycznie on się zakręcił, bo Winstony kupił, wyszedł. Tak. Wysiadam i od razu mówię, co robimy. Pokazuję i objaśniam. Walimy z tym specjalnej troski gościem po 100. A co będzie później? Nie wiadomo, jakie są wyroki boskie. Jak chcecie streszczenie tego materiału, żeby nie oglądać tego do końca, to ja wam powiem. Co stację będziemy stawać, bo będziemy pić po setce. Do domu wrócę o godzinie 4. Starzec będzie pił wywar z rubianu. Starzec dzisiaj nie pije. Ze skrzypa polnego. Ze skrzypa polnego? Dzidę iść przepada. Ty. A co, mówię, co ty tak zbalałeś? Na boso, tak? Łażę, na boso mnie nogi bolą. Platfusy go bolą. Idę baterię wyrzucić. W racji tego, że Dominik miał wczoraj urodziny, a dzisiaj rano wybyliśmy w trasę, no to dzisiaj trzeba wypić urodzinowe. No, 100. Dokładnie. Mówią, że ci dzida nie stoi. Co? Że ci dzida nie stoi. Ty, zaraz mu zęby wybije dzidą. Wiesz, że to jaja ogolić do przedszkola temu przedszkolakowi, nie? To jest przedszkolak ogólnie. Zobaczcie, jak wygląda przedszkolak tu. Ja mam nadzieję, że pani miewa się równie wspaniale, jak ja się miewam. A jak ma pani na imię? Julia. Misia, jeżeli tutaj będzie... Kacper, weź to wytnij, bo wiesz, że rabę będę miał w domu. No to takie teksty idą, ty nie nagrywasz. Pani Julia. A ja mówię, że niezmiernie żałuję, że nie mam na imię Romeo. Słuchajcie, moi drodzy widzowie, kończymy już powoli ten odcinek. Ja serdecznie was pozdrawiam i piję wasze zdrowie. Piję zdrowie widzów Strong Ekipy. The King is back. A King będzie za 15 minut pijany. Co? Ja piję twoje zdrowie, wszędzie miałeś urodziny. O, urodzinowo 44. Wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz, wczoraj nie wypiliśmy, bo ciebie była praca, jesteśmy po pracy, także można już. Dziękuję. Dobra. Czyli jednym słowem, kochany Abusie, życzę tobie wszystkiego najlepszego, żebyś był jak najdłużej z nami, żebyś był zdrowy i nigdy
Bardzo mi się podobały jedne życzenia od widza, gdzie widz napisał: Abuz, wszystkiego najlepszego z okazji urodzeń, urodzin i mówi tak: Abuz, nigdy nie mądrzej. I to mi się to podobało najbardziej. Mówiłem se to ja, Dominik Gaz z miejscowości G. Patrzcie, widzicie to? Jest. I za 20 minut będzie ja? O, za 20 minut będzie. Staj tutaj. O, jeszcze się zatrzymaj, bo to muszę tak. Właśnie, proszę, to może zapowiemy. Na koniec tradycyjnie czerstwy Janek Krzysztof. Wasze zdrowie, bo ja mam urodziny, wczoraj miałem chyba. Wczoraj no, już mówiłeś to 6 razy, wszyscy wiedzą, że miałeś urodziny. No. Jasiu z ojcem robią kiełbasę, włożyli barana do maszyny, wyszła z niego kiełbasa. Jasiu tak patrzy, mówi: kurde, tata, tu włożyliśmy barana, wyszła kiełbasa. Jest taka maszyna, żeby włożyć kiełbasę, wyszedł baran? Jest, twoja matka. Ja dzisiaj w zastępstwie za tego kadłę, że wam wszystkiego najlepszego, czego sobie tylko życzyć. Zdrowie Dominika. Całą setkę. O. No widać, kto się nie oszczędzał w młodości. Drodzy Państwo, stacja numer 3, już są po 400. Ten bredzi 3x3, opowiada jakieś historie sprzed 30 lat, a ten drugi śpi w pół drogi najebany, jeszcze 200 gdzie spokoju, chociaż trochę wie, chcę to kupić po herflik i sobie będziemy spokojnie jechać. 24,98. Teraz przyjdzie zapłacić, bo on jest bardzo bogaty. Ogólnie to, żeby Pani wiedziała, to jestem Krzysztof Radzikowski, uczony, mędrzec, przystojniak, najlepszy pływak. Co ma spływanie wspólnego? No ze wszystko najlepsze, co nie wiedziałem. No, no, najprzystojniejszy, najlepszy pływak, najlepiej jeździ samochodem. Człowiek sukcesu, jednym słowem. Kto tak zaparkował? Ja. Kamerzysta, proszę, proszę, nagraj jak zaparkowałeś. Proszę. Odszedł z kadru od razu. No, żeby nie jego wina była. Nagraj mnie dziś ten. Najpierw tych pyk. Gdzie byś leciał? Gdzie byś chciał? To wypijemy na dwa razy i pojedziemy, ja sobie zapalę. Nie no, ja to piję, wiesz, urodzinowe twoje. A. Zdrowie widzów też mogę, ale ja piję urodzinowe twoje, wiesz. A, to dziękuję. To jest prawdziwy kolega, nie można powiedzieć. Dobra, zdrowie kartofli. Zdrowie kartofli, kotletów, no to piję, najważniejsze. Rzadko piję, ale jeszcze nie słyszałem zdrowie jedzenia. No. Zdrowie no. Jubilata, solenizanta, no. No dobra, jeszcze sobota, raz. Sobota po robocie, tak. Zdrowie solenizanta, jak najwięcej zdrowia, bo to jest w życiu najważniejsze. Jak będzie zdrowie, to reszta się, wiesz, reszta się, nie powiem, że kupi, tylko zarobi. Zruszyłem. Tego słowa byśmy unikali na tym kanale. Zruszyłem się, no, naprawdę to się zruszyłem. Prawda, no. Pół czy całe? Pół, nie? Dobra, pozwolisz teraz, że zapalam sobie jeden papieros? No, to wiem, nie wiem, słuchajcie, nie wiem, czy oglądacie inne kanały, na przykład ostatnio fajny odcinek widziałem właśnie u Bungie, gdzie jechali do tego SB Mafii nagrywać każdym czwórką. Tutaj youtubery dzisiaj, tak, jadomo, pokaż tutaj. Ale my jesteśmy zawodowymi youtuberami. 1,4 MP i LPG. Ja też byłem na studiach, ja nie jestem półdebilem. A tu no. Nie trzeba być na studiach, żeby nie być debilem i na odwrót. Ja jestem, pamiętaj jedną rzecz, ja jestem po szkole życia, jestem ja z tego dumny. Ja to wszystko wiem. Tak, no ale ja to jest prawda. Poczekaj. Ja po 400 to ja dosłyszę to... Może się coś naprawiło. Ale ja jestem człowiekiem po szkole życia. I to jest, to są, szkoła życia to są dla mnie najważniejsze studia, jakie istnieją. Szkoła życia, prawie studia, kurczę, nie wiem, co jeszcze, tatarak rwałeś, kurwa, żeby przeżyć. Nie. Tatarak rwałeś. Nie. Kolegowałem się z tobą za darmo, mimo tego, że twoja matka mi dużo pieniędzy wciskała, żebym się z tobą kolegował. To ja zrobiłem dla ciebie na tyle uprzejmy, że kolegowałem się z tobą za darmo. Całe życie. Matka mięso psom na dzielnicy wieszała na szyjach, żeby kurwa się z nim kolegowali. Żeś koguta na smyczy prowadzał, bo psy się z tobą nie chciały bawić. Ja jestem człowiekiem, pamiętaj, który przyciąga ludzi do siebie. Do mnie ludzie lgną. Ojej! Bo ludzie lubią mnie i ludzie lubią mnie słuchać. Mucholapka. Ludzie lubią mnie. Uciekaj, tam mnie konto powie, ja się schowam. Posłuchaj, ludzie mnie szanują tak naprawdę, ludzie lubią mnie słuchać i ja jestem osobą przyjazną dla towarzystwa, dla społeczeństwa tak naprawdę. Przede wszystkim jesteś skromny, to też się ceni. Nie, ja mówię prawdę i ludzie mnie uwielbiają. Rozumiesz? Za to właśnie, że mówię prawdę i mam niewyparzoną mordę, to ludzie mnie za to uwielbiają. Rozumiesz? Widzimy się na kolejnej stacji. Wypiłeś? Tak, już. Dobra, to zdrowie. Ciach babkę w piach, a teściową w klatkę piersiową. Zespół Negro. Jak nie wypije, to Negro. Także proszę Państwa, stacja numer 4. Już praktycznie zwłoki. Jak jest? Jeszcze jedna stacja i do uspania. Ja normalnie się czuję. Bardzo dobrze. Piknik. No, gdzie pani jedzie? Do Biłgoraja. Biłgoraj? Tak, Lubelskie. Wiecie to? Ale to tam biją w tym Biłgoraju, tak? To szczęśliwej drogi, spokojnej, bezwypadkowej oczywiście. Szerokości. Zajebisty busik. Rowerki wiozą.
kartofli można napchać. Nie, no kurwa, taki pusiak. Teraz kurwa, tonę kartofli możesz wrzucić sobie na przykład, no nie? Jak będziesz jechał w trasę gdzieś na przykład taki tour byś zrobił po Europie, to możesz zawsze sobie iść na krypie i przegryźć kartofla co 10 km na przykład możesz sobie zjeść kartofla. I się nie bać o przebieg. No, no dokładnie. Dokładnie, oczywiście, że tak. Chcesz kielicha wypić za moją urodziny? No, taka gratka nie zdarza się co dzień, przyjacielu. Wypijmy za lepszy czas! Kto prowadzi? Pan Kleks, jasna sprawa. Wypijmy za lepszy czas! Wypijmy za lepszy czas! Wypijmy za lepszy czas! Wypijmy za lepszy czas! Kurwa macie. Zdrowie. Ciężko to jest, moi kochani, podróż, naprawdę. Te gwiazdy są razem z nami. Mamy jeszcze, trzymacie po jednym. Mocz już poleciał. Robicie teraz ze mnie, kurwa, Gosia pijanego, jak ja nie jestem pijany. W ogóle, no trochę. No nie. Wydaje, żebyś mógł kierować. Nie, no nie. Nie mógł kierować. Oczywiście, bo spożyłem jakąś tam ilość, ale no wypiłem 600, ale nie jestem pijany. Takie historie jak urodziny, Sylwester, można sobie pozwolić tam, odrobinę luksusu. Sylwester Stallone. Luksus jest taki, że człowiek... Luksus jest cholera. Ale no to chodzi mi, słuchajcie, luksus, no bo alkohol luksusowa. No. Weź kamerę na mnie i weź teraz kamerę na niego. No. Na niego weź. Teraz na mnie z powrotem. Nie każdy może dobiec do celu. No, skumałem tego żartu też. Bulwersacja. Zbulwersowany. Proszę Państwa, stacja numer 5. Tutaj już załoga jest. Jest normalny. Kurwa. No, tak jak widzicie, ale mi humor wrócił, bo się tak upili, takie głupoty gadają. Proszę Państwa, to wyszły tak mocne historie na tym kanale. Proszę Państwa, to wyszły tak mocne historie, że chyba musiał się nad ministeriami zaprosić i tej sprawie muszę to porozmawiać. Daj spokój. Czyli ja to się śmieję, potwierdzasz czy nie? Słuchaj, ja to się śmieję z niego, że takie rzeczy w ogóle gadam. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Dotrwaliście sobie do końca. Stacja numer 5, tutaj kończymy. Na razie.